Sponsorem programu jest Dom Opieki nad Osobami Starszymi Zoja w Szpakowie, województwo podlaskie, zapewniający całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w podeszłym wieku. Dom Opieki Zoja to doświadczenie i nowoczesność w malowniczych krajobrazach. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 85 716 81 28 lub 519 693 332. Zapraszamy w nasze gościnne progi. Ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Na Starym Rynku. Jolanta Święszkowska. Dziś jesteśmy w parku imienia znanego botanika, w parku imienia Jakuba Wagi, a naszym dzisiejszym gościem jest Marek Kisiel, lider City Group, formacji tanecznej, która wykonuje taniec breakdance. Witaj, Marku. Witam Ciebie. Marku, po raz drugi obroniliście tytuł Mistrza Europy. Jak do tego doszło, że jesteście w stanie utrzymać taką kondycję, że jesteście w stanie jako jedyna formacja tak taneczna w historii Mistrzostw Europy po raz drugi z rzędu obronić tytuł mistrza? Jak to robimy? No, ciężka praca się opłaca, że tak powiem. Ciężko trenujemy do tego, żeby zrobić fajną choreografię, coś nowego, świeżego. Wiele jest grup, które tworzy choreografię, ale jakby nie mają świeżych, nowych pomysłów. My jakby staramy się zawsze nie lecieć, jak my to nazywamy, schematami, czyli nie wiem, coś ze starych układów brać, tylko zawsze tworzymy coś nowego. Siedzimy naprawdę niekiedy wieloma godzinami na treningu, 12-14 godzin jak trzeba, zamawiamy sobie pizzę na salę, żeby nie wychodzić z tej sali. I niekiedy potrafi nam to zająć nawet te 12 godzin wymyślenie jednego czy dwóch numerów na treningu. Bo to jest tak, że wymyślić coś swojego oryginalnego przy tylu tancerzach na całym świecie, przy tylu głowach pomysłów jest naprawdę ciężką rzeczą. Niekiedy jest tak, że my coś wymyślimy, za chwilę patrzymy, robi to inna grupa. Nawet teraz mieliśmy taki numer, gdzie salto tam z tyłka chłopaka jest, on wskakuje tu na plecy, wyskakuje, patrzymy, my zaczęliśmy to robić, patrzymy, grupa robi to ze Stanów, nie? Także bardzo ciężko jest, wiele numerów. Kiedyś mieliśmy numer w koszulce na przykład, skok w koszulce, my go pierwsi pokazaliśmy, za całe szczęście jakby na zawodach. Potem robi to Korea, robi to Tajwan, robią to inne grupy. Aczkolwiek i tak, jak robiliśmy to teraz na zawodach, to nam pokazują, że to jest, nie jest nasz numer, tak zwany ksero się pokazuje, że to nie jest nasz numer. A to jest nasz numer, tylko że może oni są bardziej znani jeszcze w świecie jakimś tam, nie wiem, że po prostu, albo ktoś ich zobaczył po prostu, że to jest ich, niby ich. Także naprawdę jest bardzo ciężko wymyślić coś swojego, ale do tej pory nam się to fajnie udaje, tak? Czyli siedzimy, wiele godzin spędzonych na treningu, nie wiem, wspólnych spotkań razem, chodzimy wieczorami, nawet nocami, chodzimy po mieście, po Łomży, szukamy czegoś, inspirujemy się czymś, żeby po prostu coś stworzyć nowego, świeżego. Dla Was punktem wybicia jest Łomża, miasto 60-tysięczne, w zasadzie niewielkie. Myślę, że gdybyście tańczyli w większym mieście, może te możliwości też takiego komercyjnego oddziaływania byłyby większe. Obecnie rezonujecie na region, aczkolwiek w ubiegłym roku Waszym sukcesem zainteresowała się także telewizja ogólnopolska. No tak, dokładnie. Jak wróciliśmy z Holandii, z Mistrzostw Europy, zadzwoniła do nas TVN24, która powiedziała, że w Łomży mało jest fajnych jakby takich, mało się pisze o fajnych rzeczach w Łomży, tak, zazwyczaj, niestety tak jest, więc podpasował mi ten temat, no i przyjechali cały dzień, znaczy nagrywali nas kilka tam godzin, później cały dzień to leciało w TVN-ie, także no fajnie, bo też to mega promocja była, tak, że ludzie w Polsce dzwonili z Polski, o, widziałam Cię w TVN-ie, tak, w telewizji, dzwonią, piszą, także to fajnie, no zawsze jest promocja też również dla nas, no i dla miasta, tak. Media ogólnopolskie bardzo często Łomże opisują w kontekście rozmaitych patologii, więc to naprawdę świetna sytuacja, że można opowiedzieć o grupie tanecznej, która osiąga sukcesy, a jednocześnie była pierwszą formacją taneczną tego typu na terenie miasta. Jak się zaczęło? Jak się zaczęła przygoda twoja bezpośrednio z tańcem breakdance'owym? Znaczy, najpierw zaczęło się w ogóle od hip-hopu. Zobaczyłem chyba pierwszy teledysk MC Hammera, to miałem jakieś chyba 10 lat, także już jakiś czas temu. Więc kiedyś zaczynałem w ogóle tańczyć trochę hip-hopu, tak? Czyli tam były jakieś podstawowe kroki oldschoolowe i w 90.
W 97 czy 6 pojechałem na pierwszy raz na turniej na brekowisko do Bydgoszczy. No i tam zobaczyłem ludzi, którzy tańczą breakdance, jak to wszystko wygląda, z czym to się je, że tak powiem, tak? Pierwszy raz tę muzykę, poznałem ludzi, rozmowy z tymi ludźmi. No i od tej pory zacząłem trenować breakdance. No i potem 2002 rok dostałem propozycję pracy w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży i tam od razu na pierwsze zajęcia przyszło około 70 osób chyba, także naprawdę bardzo dużo było. Oczywiście większość to było znajomych tutaj z osiedla, jestem z Polowej, tak, z Trójkąta Bermudzkiego, także większość osób stąd przyszło na te zajęcia. Ale też potem dołączyli ludzie, jak to poszła taka, że tak powiem, fama, tak, że ludzie dowiedzieli się, że są takie zajęcia tutaj w Łomży. Są bezpłatne te zajęcia w ogóle w Łomży, więc sporo osób przyszło. No i po 2 miesiącach takich treningów już tworzyłem grupę, tak. Wyselekcjonowałem tam kilku tancerzy, którzy zostali w tej grupie, no i jakby, że tak powiem, był strzał w dziesiątkę, bo naprawdę ci ludzie byli konkretni, potem z nimi długo lat pracowałem, także naprawdę, no, to było trafione i, no, i z nimi osiągałem pierwsze sukcesy tak naprawdę i z niektórymi najważniejsze, że sukcesy. Jeden z członków City Group przed naszym nagraniem, Kasper Ziętalski, powiedział, że taniec klasyczny jest dla młodzieży z dobrych domów, a breakdance to jest dla chłopaków, także dla dziewcząt, dzieciaków z trochę trudniejszych środowisk, z blokowi. Czy to też jest formuła, dzięki której właśnie młodzież może się wyrwać ze swojego otoczenia rodzinnego, które różnie wygląda, czy ma dzięki temu szansę na przykład pokazać coś fajnego, wartościowego? Znaczy, na pewno tak. To jest tak, że to nie jest tylko dla ludzi z trudnych jakby rodzin, tak? Tylko wiadomo, że też tańczą to ludzie, którzy, nie wiem, są z bardziej zamożnych rodzin. Tylko ten taniec powstał na ulicy, tak? Czyli ludzie, którzy mieli pieniądze, nie zajmowali się tańcem, tylko zajmowali się, nie wiem, innymi rzeczami, robieniem biznesów, czy nie wiem, czy zabawą za rodziców pieniądze, tak? Bo mają z góry wszystko. Potem to jakby poprzez to też między innymi, że poprzez telewizję, tak? Że weszło to w telewizję, komercja trochę, więcej ludzi zaczęło jakby to obserwować, tak? Widzieć, patrzeć, co to jest i no i tak naprawdę kto zobaczy, to ja bym chciał breakdance. Nieraz nawet przychodzą dzieciaki i chcą, bo oni chcieliby na breakdance. Jak ja zaczynam tłumaczyć, co to jest breakdance, na przykład co to jest hip-hop, to oni potem, no to może na hip-hop, tak? Ale tak naprawdę, no każdy by chciał, bo wiadomo, to jest efektowne, tak? To jest chyba najbardziej efektowny taniec. Wiadomo, że takie w tańcu klasycznym, tak? Towarzyskim, że to wszystko jest ładnie, pięknie, wszystko wygląda. To jest taki typowy jakby luz, taki typowy luz, freestyle, gdzie człowiek może wyrazić siebie. Są fundamenty, które poznajemy, których się uczymy, od których zaczynamy, ale potem to jest, stawiamy na oryginalność. Na coś, gdzie człowiek musi tworzyć sam, musi robić coś swojego, oryginalnego, bo to jest jak najwyżej punktowane. Nie to, że ktoś kiedyś coś zrobił, ja to powtarzam, tylko robię coś swojego, oryginalnego, co zajmuje mi więcej, niekiedy dużo czasu, niż zrobić coś, powtórzyć od kogoś. A czy odczuwasz jakieś negatywne skutki tej sytuacji, że taniec breakdance w jakim stopniu się właśnie skomercjalizował, o czym tak trochę w zasadzie wspominałeś? Znaczy mi się wydaje, że nie, że moim zdaniem jest trochę łatwiej nawet, ponieważ tak jak na przykładzie naszym, tak, że z Łomży byśmy tańczyli w Łomży, nie wiem, na ulicach, kto by nas znał? Ludzie tylko z Łomży, tak? Jeżeli jedziemy gdzieś w Polskę, nie wiem, czy pokazujemy się w programach, widzą nas ludzie z całej Polski, tak? Z Europy nawet widzą nas, tak? I później zapraszają, dzwonią, o, widzieliśmy was w programie takim i takim, chcielibyśmy was zaprosić na jakiś pokaz, tak? Gdzie już łatwiej nawet chłopakom, tak? Którzy mogą też sobie jakoś tam dorobić, to są uczniowie albo, nie wiem, pracują na co dzień, niektórzy nawet bardzo ciężko, więc wyrwać się w weekend, zarobić jakieś pieniądze, żeby mieć trochę łatwiej, już jest inaczej. Także moim zdaniem to wyszło na plus. Wiadomo, że trochę może, jeżeli chodzi o całą subkulturę, to kiedyś ludzie jakby mieli mniej, ale bardziej doceniali, byli bardziej prawdziwi. Teraz tak naprawdę dużo jest osób tak zwanych pozerów, którzy po prostu chcą pokazać, że on coś umie tańczyć, tak po to, żeby poszpanować. A tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to, co się ma tu w sercu, w środku, niż to, co naprawdę, jak to potrafi. Ktoś robi salto i ktoś powie, wow, on robi salto, on jest tancerzem breakdance. Nie, on jest akrobatą, on robi salto po prostu, tak? Żeby być tancerzem breakdance, żeby to prawdziwie czuć, trzeba mieć to w sercu, żyć tym na co dzień. Nie tylko, że wchodzę na salę, coś robię, idę na pokaz, robię, a potem zupełnie zajmuję się czymś innym. Nie. Trzeba mieć w sercu i trzeba być prawdziwym b-boyem. Ale rozumiem, Marku, że jako instruktor taneczny w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych, a także lider City Group, ty właśnie dbasz o to, żeby młodzież trzymała ten trzon moralny, żeby miała coś w sercu, a nie tylko chciała za pomocą tańca być właśnie takim pozerem, kimś popularnym, medialnym. No to jest najważniejsze, żeby mieć to w sercu, bo jeżeli ktoś chce przyjść dla tak zwanego szpanu lansu, się polansować trochę, że on, nie wiem, czy tańczy u nas, czy tańczy, nie wiem, w innej grupie, to tak naprawdę
naprawdę to jest na krótką metę. To on potańczy trochę, aha, zaraz mu się znudzi, bo to jakby nie będzie go trzymać, nie będzie szedł do przodu, bo nauczy się kilku figur, nad którymi przyszpanuje, tak? A później tak naprawdę nie będzie nic nowego wnosił. Pojedzie na pierwsze zawody, wyjdzie, nic nie będzie potrafił, albo nie wiem, przegra od razu pierwszą walkę, załamie się i już on nie chce tańczyć, bo to nie o to chodziło. Naprawdę, my kiedyś ciężką pracą, nie było materiałów, nie było od kogo się uczyć. My naprawdę sami dochodziliśmy do wielu rzeczy. Jak dostaliśmy kasetę jeszcze na VHS-ie, to był naprawdę, nie wiem teraz, jak wygrać może w Totka nawet dla nas, dla młodych ludzi. Gdzie naprawdę dostawaliśmy kasetę, ona była tak zjechana, tak zjeżdżona, non stop oglądaliśmy, przewijaliśmy, cofaliśmy ją, dawaliśmy dalej, podawaliśmy naprawdę. To jak jedna osoba miała w Polsce, tak przyleciała to przez całą Polskę ta kaseta, że naprawdę trzeba było doprosić, by ktoś to dał, to mówię, to było mega. To była mega i to było takie coś bardzo wartościowego. Tak jak kiedyś pamiętam, byłem mały, tak? Pomarańcze, coś, to były na święta tylko, tak? To tak było z kasetami. Że to było co limitowane. Tak, to było coś wow. Teraz jest wszystko. I między innymi, że to wszystko przez internet. No właśnie, ale ty teraz pracujesz z młodzieżą, która jest z zupełnie innego pokolenia. Pokolenia nowych technologii de facto. I czy oni jednak są w stanie nadal doceniać to, że mogą tańczyć breakdance w sytuacji, kiedy mają wolny dostęp w zasadzie do wszystkiego, do wszystkich formacji tanecznych? Powiem tak, że jest ciężko. Jest ciężko, bo tak naprawdę jest za dużo tego wszystkiego i za dużo rodzice też dają tym dzieciom swoim, że macie wszystko tak naprawdę. Przykład, dziecku spadnie telefon, mama mówi dziecku, mówi, kupią mi drugi. Kiedyś tak nie było, kiedyś nie było telefonu w ogóle, tak? Także było inaczej, ale kiedyś bardziej ludzie doceniali to niż teraz. Ja naprawdę, żeby kiedyś się u kogoś pouczyć, oddałbym wszystko. Teraz ludzie mają taką możliwość i jest tego zbyt dużo i nie chce im się po prostu niekiedy. Robimy warsztaty, ludzie mówią, dobra, bym pojechał, ale może mi się nie chce, tak? Kiedyś, żeby ktoś ci pokazał jakiś krok, to się siedziało, spędzało cały... My jechaliśmy na turnieje, cały dzień rywalizowaliśmy. Po nocy siedzieliśmy i trenowaliśmy. Zawody się kończyły, na nocleg mieliśmy na hali, spaliśmy na przykład na otwartej hali i cały nas trenowaliśmy. Jeden drugiego uczył, pokazywaliśmy, jakieś tam wymiana doświadczeń i w ogóle. Teraz tak naprawdę ludzie jadą na turnie, robią swoje, zamykają się, wracają z powrotem i... Ale jeszcze są osoby, które mają to coś w sobie, które naprawdę żyją tym tańcem. I w Łomży też ich jest dosyć sporo, także co nawet można widzieć. Już nie chodzi o breakdance, nawet chodzi o hip-hop. Grupę, którą prowadzę, też grupa Scratch. Świetne, fakt, że też chłopacy tam tańczą b-boye, tak? Tańczy tam czterech b-boyi. Także... To też jest grupa, która ma coś w sobie, która po prostu ma to w sercu i naprawdę, oni robią kawał dobrej roboty, jeżdżą na turnieje ogólnopolskie, zdobywają nagrody. Teraz będę ich szykował od września na Mistrzostwa Polski, żeby też mogły spróbować na Mistrzostwach Europy coś wystartować. A powiedz Marku, czego może właśnie spodziewać się młodzież, która zamierza wybrać się do Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych, po to, żeby właśnie tańczyć breakdance pod Twoim kierunkiem? No to na pewno wiadomo, początki są takie, że tak powiem, trudne, aczkolwiek pokazuję zawsze podstawy, łatwe rzeczy, znaczy łatwe, no może nie takie mega łatwe, ale rzeczy, które są podstawami. Czyli najpierw uczymy się tańczyć, uczymy się podstawowych zejść, podstawowych footworków, a później po jakimś czasie przychodzą trudniejsze rzeczy. Także początki są trudne, no tak naprawdę człowiek po takim roku dopiero wie, o co chodzi w tym wszystkim. Bo czegoś się uczy, zna te rzeczy, ale jakby po takim roku dopiero wie, co z czym się je, co po kolei się robi, jak powinno to wyglądać. I powiedz jeszcze, Marko, ostatnie mistrzostwa odbyły się we Włoszech, Mistrzostwa Europy. We Włoszech, Europy. W Rimini. Opowiedz coś o samej atmosferze rywalizacji, jak to wygląda tak naprawdę. Ja jestem laikiem, nie wiem, chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda rywalizacja na arenie tańca breakdance. Mhm. No to powiem tak, że no, my jak jedziemy, to śmiejemy się, że idziemy do pracy tak naprawdę, tak? Bo jedziemy tam, jest fajnie, bo jest plaża, słońce, Włochy, tak? Jest fajny klimat, ale my jedziemy tam do pracy. My przyjeżdżamy, pierwszego dnia zajeżdżamy na halę, od razu jest trening, drugiego dnia są zawody, więc no jak rywal, normalna rywalizacja jak w każdym jakby w sporcie, tak? Że wychodzimy, najpierw prezentujemy swoje show, po show jury decyduje, o które miejsce mamy walkę i czy mamy walkę, tak? Bo może być, że nie mamy walki, aczkolwiek zazwyczaj się zdarza, że jesteśmy w tych walkach, czy o trzecie, czy o pierwsze miejsce walczymy. No i po werdykcie schodzimy do boku, ustawiamy się, robimy, myślimy, co po kolei zrobić, żeby to jak ustawić tą walkę, strategicznie do tego podchodzimy. No i potem jest walka między sobą, dwie grupy, jedna po jednej, druga po drugiej, wymieniamy się, kto jest lepszy, tak? Ja zawsze jestem takim
kimś, kto stoi po prostu z tyłu, jakby nadzoruje całą walkę. Patrzę, co ludzie robią, tak, co ekipa przeciwna robi. Aha, aha, dobra, robią to, dobra, chłopaki, robimy to. Mamy kilka takich swoich jakby haseł, na które ja rzucam jedne hasło, na przykład, tak, nie wiem, kanony, przykład jednego naszego wyjścia, i chłopacy już wiedzą, co mają robić, tak? Wtedy, kiedy jest solówka, dobra, to mówię, dobra, wychodzi solo robisz, okej, dobra, wychodzi, robi solo, tak? Także tak to wygląda. No i potem jest, wiadomo, no jest ciśnienie, jest stres i kto tego stresu nie trzyma, kto jakby ma słabszą psychikę, kto jest gorzej przygotowany psychicznie też między innymi do tej walki, ten po prostu przegrywa, tak, bo poniesie go. Bo to też nie jest tak, że na przykład ja zawzięcie chcę udowodnić drugiej grupie, że ja mam z nimi wygrać, tak? Bo niekiedy jest tak, że właśnie ludzie robią, że wychodzą i oni chcą pokazać, że to o, jestem lepszy i chcę ci pocisnąć za wszelką cenę. Nie, nie, to nie jest tak, bo jak chcesz mi pojechać, to wyjdziesz, zrobisz zupełnie nie to, co trzeba, bo się zestresujesz, niż to, co powinien zrobić na parkiecie. Jeżeli chcesz pokazać lepszy, wyjdź, zrób to na parkiecie. Wygranie bitwy wymaga oczywiście dobrej strategii i ty jesteś za tę strategię odpowiedzialny. Dokładnie. Marku, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A moim Państwa gościem był Marek Kisiel, instruktor w Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych, a także lider formacji tanecznej City Group. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki, Marku. Sponsorem programu był Dom Opieki nad Osobami Starszymi Zoja w Szpakowie, województwo podlaskie, zapewniający całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w podeszłym wieku. Dom Opieki Zoja to doświadczenie i nowoczesność w malowniczych krajobrazach. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 85 716 81 28 lub 519 693 332. Zapraszamy w nasze gościnne progi.